Witamy Państwa w pierwszym w tym roku magazynie informacyjnym telewizji kablowej. Dziś w programie. Przez Nowy Tomyśl przeszedł orszak Trzech Króli. Mamy nadzieję, że to będzie się rozwijało z roku na rok. Nowotomyskie obchody 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W naszym mieście zbierano też dary dla kresowiaków. Zbieranie tych darów odbywało się w dwóch miejscach, to znaczy w Gminnym Ośrodku Informacji oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. Takiej imprezy na naszym terenie jeszcze nie było. Już za chwilę. Relacja z Majstergrad 2014. Stwierdziliśmy, że trzeba zorganizować coś dla młodzieży, powiedzmy troszeczkę starszej. To był dobry rok dla naszych ciężarowców. Budowlani Nowy Tomyśl podsumowali 12 ostatnich miesięcy. W tym roku obchodziliśmy 25-lecie powstania LKS Budowlanych. Czat jest śmiertelnie niebezpieczny. W tym magazynie kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kupić czujki, które naprawdę mogą uratować życie. Na koniec stały punkt naszego programu, rozmowa z gościem. Dziś będzie nim Paweł Mordal, zastępca burmistrza Nowego Tomyśla. Nowy Tomyśl znam, nie boję się go, natomiast pierwsze dni, wiadomo, człowiek musi dokładnie zapoznać się z tym, co go czeka. To jest magazyn informacyjny w obiektywie. To są wiadomości z Twojego miasta i okolicy. Znajdźcie nas na Facebooku. Oglądajcie nas też na stronie tvk.smnt.pl. To święto kończy okres Bożego Narodzenia przez nasze miasto. Przeszedł orszak Trzech Króli. Pomysł przyszedł mi 3 lata temu, ale no, przymierzaliśmy się do tego. Początkowo mówiło, za krótki czas był i później już z rocznym wyprzedzeniem, wracając kiedyś z posiedzenia prezesów akcji katolickiej z Poznania, jechałem z Małgosią Ramoską i mówię, słuchaj, trzeba by było wspólnie zrobić u nas też przemarsz tych Trzech Króli. No i od tak się zaczęło. Usiedliśmy wspólnie i się cieszę, że właśnie obie parafie współpracują i można coś fajnego zrobić i dla Boga, i dla ludzi. Razem z Trzema Królami przez miasto przeszły też setki mieszkańców Nowego Tomyśla, wśród nich mnóstwo dzieci. Rozdawano papierowe, kolorowe korony, rozdawano śpiewniki. Na najmłodszych czekały też słodkie niespodzianki, które rozdawali oczywiście sami królowie. Trzej królowie rozdają tutaj dzieciakom. Proszę bardzo, chodźcie dzieci. Princesy, proszę, princ Polo, o nawet. Także dla każdego malucha coś słodkiego. Proszę bardzo, kto nie dostał jeszcze? To 23 lata Polska czekała na niepodległość. Odzyskaliśmy ją przede wszystkim dzięki zwycięskiemu powstaniu wielkopolskiemu. Za nami 96. rocznica tego zrywu. Pamięć powstańców uczczono też w Nowym Tomyślu, na Placu Niepodległości. Dziękuję wszystkim za przybycie i za tak liczny udział delegacji. Warto pamiętać o tym, że przecież młodzi, często niespełna 20-letni ludzie powstali kiedyś po to, aby wywalczyć nam wolność i niepodległość. Wartę honorową przy pomniku na Placu Niepodległości zaciągnęli nasi harcerze oraz członkowie Towarzystwa Działań Historycznych imienia Feliksa Pięty w historycznych mundurach 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Po raz kolejny odbyła się też zbiórka krwi pod hasłem Krew za krew. Zachęcamy do oddawania krwi po raz trzeci już w tym roku z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jak widać, frekwencja dopisuje z roku na rok coraz lepsza. Myślę, że warto w tym dniu poświęcić te 450 ml krwi, tym bardziej po świętach. Także zapraszamy za rok, będzie nas więcej. Tu panie obiecują, że będą dwa autobusy, także więcej pójdzie czekolad. To. Więcej czekolad może, a po świętach słodkie, wiadomo, każdy potrzebuje, także zapraszamy. Akcję wspólnie zorganizowali Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Paruzja oraz Niezależne Forum Nowego Tomyśla. W czasie obchodów nie zabrakło też nowotomyskich kibiców Lecha Poznań. W ten skromny sposób, jako Wielkopolanie, jako kibice Lecha Poznań, chcieliśmy oddać hołd przynajmniej przez tą minutę. I zachęcamy, żeby w przyszłym roku było nas tu więcej i jako kibiców, i jako mieszkańców Nowego Tomyśla, bo jakby nie patrzeć, ten teren też objęty był Powstaniem Wielkopolskim. Zapraszamy za rok i na oficjalne obchody, i na te nieoficjalne, które my postaramy się w podobny sposób uświetnić.
Już po zapadnięciu zmroku nasi kibice Lecha Poznań przy pomniku powstańców wielkopolskich odpalili biało-czerwone race. To ogólnopolska zbiórka, w którą włączyli się też mieszkańcy Nowego Tomyśla. Stowarzyszenie Odra Niemen z Wrocławia już po raz kolejny zorganizowało akcję Rodacy Bohaterom Paczka na Boże Narodzenie dla polskiego kombatanta na Kresach. Przyglądaliśmy się wraz z grupą przyjaciół tej akcji już od kilku lat i postanowiliśmy się do niej przyłączyć. Uważamy, że ta komunikacja z kombatantami na Kresach Wschodnich, zwłaszcza kiedy my mieszkamy na Kresach Zachodnich, jest bardzo ważna, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy no niestety oni już w Polsce nie mieszkają. Ma to być przede wszystkim taki symbol no naszej solidarności z nimi. I dowodem na to jest to, że tak najważniejsze w tej paczce jest kartka świąteczna z życzeniami. Paczki trafiły do polskich kombatantów, którzy żyją na Litwie, Białorusi i na Ukrainie. Tam też zawieziono świąteczne prezenty zebrane w Nowym Tomyślu. Zbieranie tych darów odbywało się w dwóch miejscach, to znaczy w Gminnym Ośrodku Informacji oraz w Miejskiej Patobibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. W porozumieniu z Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu ta akcja została tutaj zorganizowana, w pewien sposób udostępniono Gminnym Ośrodku Informacji, gdzie osoby zainteresowane tym, aby przekazać dary właśnie na tą akcję, mogli tutaj w godzinach pracy punktu te paczuszki wraz z życzeniami zostawić. Na Kresach żyje kilkuset kombatantów polskiego pochodzenia, najwięcej na Litwie i Białorusi. A teraz zabieramy Państwa do Kuźnicy. Odbyły się tam zawody, jakich jeszcze u nas nie było. Meistergrad 2014. Specjalnie przygotowany tor, na starcie ponad 40 załóg, no i ich graty na czterech kółkach. Po udanej imprezie Meistertrack 2014 w październiku, która odbyła się w Woli Jabłońskiej, wspólnie z Krzysiem Bimkiewiczem z Woli Jabłońskiej, dołączył do nas też Jarek Ceglarek z Kuźnicy Zbąskiej. Stwierdziliśmy, że trzeba zorganizować coś dla młodzieży, powiedzmy troszeczkę starszej niż młodszej, czyli Meistergrad 2014. Dzisiaj ta impreza się odbywa, wyścigi gratów, czyli samochodów do 1000 zł, które no, w odpowiedni sposób muszą być przygotowane. Oczywiście spełniamy wszelkie normy bezpieczeństwa, kaski, pasy bezpieczeństwa, gaśnice na pokładzie, żadnych ostrych elementów z przodu, z tyłu, tak żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Odpowiednio przygotowany tor, który widać za mną. No i niestety niektóre samochody na tym torze kończą tak jak te, które tutaj widać. Prosto ze Stanów przypłynęła dzisiaj do nas policja, która niestety nie wytrzymała polskich dróg, polskiego toru. Skończyła jak skończyła. Świetna impreza, mnóstwo ludzi, fantastyczna atmosfera, sportowa rywalizacja. Emocji nie brakowało, publika bawiła się znakomicie. Najważniejsze jednak, że udało się zebrać sporo pieniędzy na rzecz potrzebujących dzieci. Jest dzisiaj z nami DKMS, jest też z nami tata Michalinki, dla której zbieraliśmy nakrętki. Dołączyliśmy do akcji nakrętki dla Michalinki. Zbieramy też makulaturę, puszki aluminiowe, surowce wtórne. Niektóre graty zostaną sprzedane na złomie po to, żeby wszystkie pieniądze przeznaczyć na potrzebujące dzieciaki, niepełnosprawne i potrzebujące. Tak było w Kuźnicy pod koniec 2014 roku. W tym roku, jak zapewniają organizatorzy, emocji i świetnej zabawy też na pewno nie zabraknie. Już wiemy, że przygotujemy w przyszłym roku dwie edycje, edycję wiosenną, edycję jesienną, a w międzyczasie oczywiście Meistertrack, czyli wyścigi traktorów. Już dzisiaj zapraszam na edycję wiosenną, proszę śledzić stronę facebookową naszą Meistertrack, tak się nazywa nasza strona. Tam zamieścimy też obszerną fotorelację zdjęciową. Już nie możemy się doczekać.
Budowlani Nowy Tomyśl. Ten klub to sportowa wizytówka naszego miasta. Młodzi ciężarowcy to członkowie polskich reprezentacji narodowych w różnych kategoriach wiekowych, a najjaśniej świecące gwiazdy to oczywiście Patrycja Piechowiak i Piotr Kudłaszyk. 2014 rok zakończył turniej gwiazdkowy. Był też czas na podsumowania. W tym roku obchodziliśmy 25-lecie powstania LKS Budowlanych. No, można się poszczycić, że naszych 10 kadrowiczów w kadrze narodowej, od młodzików do lat 15 do seniorów. Dalej powiedziałbym 131 punktów zdobytych we współzawodnictwie, czyli szóste miejsce w LZS-ach. Jesteśmy szóstym zespołem w Polsce na tak krótki okres i okres rozwoju. Można powiedzieć, że jest to znakomite osiągnięcie. 2015 rok przyniesie z pewnością kolejne sukcesy naszych ciężarowców. W oczach rośnie też na osiedlu Północ Młodzieżowe Centrum Podnoszenia Ciężarów. Ja myślę, że kończy się bardzo dobry rok dla budowlanych Nowy Tomyśl. Przypominam, w trakcie w tej chwili realizowana inwestycja, budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów. Długo walczyliśmy o to, aby dostać dofinansowanie w Ministerstwie Sportu. Ponad 2 miliony złotych udało się pozyskać. Uważam, że jest to wielka sprawa dla zawodników, dla całego Nowego Tomyśla, bo jest to ukoronowanie naprawdę wspaniałej pracy, która jest tutaj wykonywana. Także uważam, że rok, który w tej chwili się kończy, 2014, na pewno bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale też o wyniki i tak dalej trzymać. Centrum Podnoszenia Ciężarów ma być gotowe w tym roku. Być może już niedługo, więc w Nowym Tomyślu będą organizowane zawody rangi międzynarodowej. Sezon grzewczy w pełni. Największe zagrożenia: pozatykane przewody wentylacyjne i niedrożne, nieczyszczone regularnie kominy. Czad, cichy zabójca, niewyczuwalne, niewidoczne, a może doprowadzić do największej tragedii, czyli do śmierci. Były takie zdarzenia, nie tylko tutaj w samym Nowym Tomyślu, były zdarzenia w Lwówku. To, co cały czas powtarzamy, zabezpieczyć się przed tym i kupić czujki, które naprawdę mogą uratować życie. Jeśli chodzi o czad, rozwiązanie jest bardzo proste i tanie. Po pierwsze, nie zatykamy przewodów wentylacyjnych, po drugie, montujemy czujniki. Tu mamy taką najprostszy czujnik tlenku węgla. Montujemy go właśnie w takich pomieszczeniach, gdzie ten tlenek węgla może się znaleźć, czyli gdzie mamy jakieś piecyki gazowe, junkersy. Bardzo proste, zasilane na baterie, montujemy to pod sufitem i w przypadku, kiedy tlenek węgla pojawi się w tym pomieszczeniu, będzie sygnał dźwiękowy, taki pulsujący. Koszt czujki waha się od 50 do 150 zł. Koniecznie pamiętajmy też o czyszczeniu kominów. Bezwzględnie czyścimy kominy. Spalamy węgiel, miał. To wszystko osiada niejako na kominie i dlatego należy to czyścić. W ostatnim okresie czasu zauważyliśmy znacznie zwiększoną ilość pożarów właśnie związanych z pożarem sadzy w kominie. Jest to bardzo niebezpiecznie. Sadza w kominie spala się, następuje nagrzanie tego komina. Bardzo często wtedy dochodzi do rozszczelnienia komina i może dojść do niebezpiecznej sytuacji przełożenia tego ognia, przejścia tego ognia na dalszą część budynku, na strych, kiedy no my, będąc na dole w domu, nawet nie wiemy, że pożar do góry swobodnie się rozwija. A teraz czas na rozmowę z naszym gościem. Z wykształcenia jest prawnikiem, w tym roku skończy 50 lat. Lubi piesze wędrówki, myśli o reaktywowaniu w Nowym Tomyślu Bractwa Kurkowego. Mieszka w Szamotułach, ale od kilku dni jest zastępcą burmistrza Nowego Tomyśla. Gościem dzisiejszego wydania magazynu W Obiektywie jest Paweł Mordal, nowy zastępca burmistrza Nowego Tomyśla. Witam. Dzień dobry. Panie burmistrzu, pochodzi pan z Szamotu, pracę będzie pan mieć tutaj w Nowym Tomyślu. Na dzisiaj, na gorąco, tydzień po objęciu przez pana rządów, zdążył pan się już, mówiąc kolokwialnie, zorientować w sytuacji? Znaczy, Nowy Tomyśl jest dla mnie obcy, bo od kilkunastu lat współpracuję z władzami nowotomyskimi, wprawdzie w zupełnie innej
na zupełnie innym polu, że tak powiem, ale no, byłem tu częstym gościem. Z racji swoich tam zainteresowań i działalności w organizacjach pozarządowych robiliśmy tu różnego rodzaju imprezy, konferencje. No chociażby miesiąc temu była konferencja regionalna. Jeszcze wtedy też nie wiedziałem, że trafię do Nowego Tomyśla zawodowo. Także trochę ten Nowy Tomyśl znam, nie boję się go. Natomiast pierwsze dni, wiadomo, człowiek musi dokładnie zapoznać się z tym, co go czeka. Na razie mi się to udaje jakoś realizować. No właśnie, co pana czeka w Nowym Tomyślu? Jakie będą pana obowiązki? Czym będzie się pan zajmować? Znaczy ja powiem tak, Nowy Tomyśl zawsze mi się jawił jako miasto ludzi życzliwych i to jak gdyby było też powodem tego, że przyjąłem zaskakującą dla mnie też propozycję burmistrza Hibnera. Myślę, że nie zawiodę się, że tak będzie. Natomiast czym się zajmuję? Będę się musiał zajmować tym wszystkim, co oczywiście burmistrz powierzy. Natomiast na początek są to działania związane z oświatą, z promocją, czyli te wydziały spraw obywatelskich. Także te wydziały urzędu, które się tymi tematami zajmują. Proszę opowiedzieć naszym widzom coś o sobie, o swojej pracy dotychczasowej w samorządzie, bo przecież poznaliśmy się lata temu, kiedy pan był, z tego co pamiętam, wicestarostą szamotulskim. Zgadza się. Znaczy z samorządem mam wiele lat jak gdyby współpracowałem. Byłem burmistrzem Ostroga przez dwie kadencje, byłem wicestarostą szamotulskim. Ostatnie prawie 6 lat byłem dyrektorem Ośrodka Poznańskiego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. To taka organizacja, która od lat wspiera działania samorządowe, także mam doświadczenie z tej dziedziny. Jak gdyby nigdy z samorządu nie wyskoczyłem. Byłem też radnym, oczywiście gminnym, powiatowym, także doświadczenie mam zawodowe. Z wykształcenia jestem prawnikiem. No też sporo działam w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, a myślę, że to jest też przydatne w pracy w tego typu miejscach. W czasie tej konferencji prasowej, która przed chwileczką się zakończyła, padło pytanie z sali, czy będzie pan mieszkać w Nowym Tomyślu, czy dojeżdżać? Znaczy oczywiście, że będę dojeżdżał w tej chwili. No, trudno tak z dnia na dzień zorganizować sobie miejsce zamieszkania. Myślę, że to za wcześnie troszeczkę mówić, ale gwarantuję, że Nowy Tomyśl na pewno na tym nie ucierpi. Tak jak pan powiedział, pan jest prawnikiem, burmistrz Włodzimierz Hibner jest prawnikiem, dwóch prawników na czele gminy. To dobra prognoza dla Nowego Tomyśla? No mam nadzieję, że tak. Paweł Mordal, nowy zastępca burmistrza Nowego Tomyśla, gość dzisiejszego wydania magazynu W Obiektywie. Krzysztof Sadowski, kłaniam się Państwu, do zobaczenia w kolejnym wydaniu naszego magazynu. W tym magazynie to już wszystko. Krzysztof Sadowski, Tomasz Tomaszewicz, dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. Kolejne wydanie magazynu informacyjnego W Obiektywie w poniedziałek, jak zwykle o godzinie 18. Oglądajcie nas też w internecie na tvk.smnt.pl.